of you, take cover. Someone is coming. Chiron was a great warrior. We will not forget his sacrifice. What do we do now? Wait, what is this? You? How did you get here? We followed you. Why didn't you just come with us? Loki, he tries to fool us. Our mission is too important to trust strangers. What mission? Before Gargarensis came to the north, Loki tricked Thor and smashed his hammer. Yes, and we have been tasked with making a new one. I have to get the haft from a piece of the taproot. Itri has the hammer head. We are supposed to meet. Okay. And if Thor has his hammer, he will seal the gate. No, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj, z tego co się dowiedziałem, to tworzymy tworzymy młot dla Thora nowy. Rozumiecie? Kozacko. Czuję się jak teraz bohater Marvelu, tylko tu jest mitologia. Spoko. Czego potrzebujemy? Wszystkiego. A co będziemy robić? Jakoś się rozbudowujemy, czy nie? A, dobra, po prostu ich będziemy bronić. Może będzie też tak. Nie ma problemu. Znowu otwierają kolejne wejścia do Tartaru. Itri przyszedł? Chyba ten jest Itri, nie? Valkyr. Tu jest ten młot. Dobra, idziemy. Tutaj też przybyły jednostki wsparcia. Ale bardziej musimy się tu zainteresować w sumie. W ogóle jaka część na młot, widzicie to, jakie to jest duże. Na początku myślałem, że te dwa krasnoludy coś kombinują złego, no nie? Ale się okazuje, że jednak nie. O, fajnie wybudowany ten mur. Wierzę w nim. Dobra, uciekamy. Czekamy, tędy będzie za... Ciężko będzie tędy przejść chyba. Po prostu niech znajdą drogę. I też. O, chcą do nas dołączyć? Spoko, ale mamy tutaj trochę problemu. Teraz nam młody ukradną. Halo. Dobra. Trudno. Ja ich wszystkich zaatakuję. Taki będę. Nicie to drzewo. Ciężko. Halo. Co zrobiłem złego? Itri, jesteś Hirosem, dasz radę? Niczym ja tu przyjdę? Po drodze mam ciężko, Itri. Byłeś większy w Marvelu. Nie, mój młot tu jest. Idę z odsieczą, trudno. Dużo was tu, ale idę. Jesteśmy Hirosami, muszę dać radę. Dobra, po prostu olewka, po prostu tam idźmy. Potem się będziemy martwić. Kurczę. Ciężko. Była inna droga, żebym to doprowadził. Może tędy? Nie, tu jest tam... Tam już nie wiem. Ale opornie mi to idzie. Mimo wszystko chyba nie umieram.
Hiroshi muszą działać razem. Wtedy ma to sens. Dobra, jak to z waszym drzewem jest? Coś kopiecie, ale... Itri tam leży. Dobra, idziemy. Idziemy po Itriego. Musi nam wykuć Stormbreakera. Chociaż pewnie nie będzie się nazywał Stormbreaker. Ale... Fajnie historycznie jest pociągnięte. Przynajmniej mi się to podoba. Dobra, i którędy mogłem pójść? Mogłem iść tu? Po prostu naokoło? Chyba tak, i wtedy bym chyba raczej przeszedł. Ale wtedy nie uwolniłbym tych rzutów. Co to znaczy? O nie, idą od tyłu. Chodź tu lepiej też, ciupaj gościu. Jak ja mam się przemieścić tak bardzo w tym tempie? Oni tam wyjdą od tyłu. Kupcie to drzewo tam. Coraz mniej, 500 jeszcze jednostek. Dobra, uwolnijmy tych. Na szybko. Może coś to da. Ten jeden tu stoi, ale gdzie ta reszta? Jak idzie wam to ciupanie? Mogłem przerobić ich na ursaki, ale nie mam mięsa, to ich nie mogę w sumie tak przerobić. Dobra. Never mind, bo oni to kończą już to. 160. Nie. 60, róbcie to, trzymaj ich. Trzymaj ich. Nie, oni mają moją część teraz. Jak mam zrobić cokolwiek, jak mam tylko krasnoludów i złoto? Do zdobycia. Tutaj więcej nic nie ma. Mamy dwie części. Oni znikli. Musimy te dwie części teraz połączyć. Ale jak? Co ja mogę oprócz tego złota mieć? Potrzebuję mięska. Dobra, nie potrzebujemy tego złota. Nie potrzebujemy, idziemy ten. Czy te krasnoludy będą atakować, ale nie będą, ale no mięsko, skąd ja miałem wziąć to mięsko? Jest coś, o czym nie wiem? Dobra, po prostu może wróćmy po prostu naokoło, bo... Bo to będzie miało największy sens. Będzie to miało największy sens, gdy wrócimy naokoło. Tutaj Hiroshi obronią tą część, odzyskamy tamtą część. O, będzie najlepszy. Zadziałajmy. O, minotaury, które nas minęły, tutaj się przesunęły, żeby nas stąd zaatakować z zasadzki, tak byśmy nie wiedzieli, że tu będą. Mryk, mryk. Dobrze. Dokończmy tutaj fuchę. No jest tu dużo złota, ale... Ja potrzebuję tego złota? Czy ja o czymś nie wiem? Biedny tutaj Brock leży. Mam nadzieję, że oni tam stoją i czekają. Ale ich tam trochę dużo jest, nie wiem, czy ci Hiroshi sobie poradzą. Ode mnie. No szybciej. Ten jeden ziutek, co stoi. Jakoś nie wracali stamtąd. Dobra, muszą tam. Najlepiej jeszcze przez tą fontannę, jak przejdę. Będzie najlepiej. O nie, tu już są.
O nie, skąd się ich tu tyle wzięło w ogóle? Dużo ich się tu wzięło. Halo? Skąd się tu wzięliście? To jest ten czas, gdy ten wóz mi jakoś przeszkadza chyba bardziej niż raduje. A dobra. Dam radę, ale... Ale... Dużo krasnoludów straciłem. Dobra, idziemy dalej, bo... Utrudniają nam tu życie, utrudniają. Znajmy. Jak moje hapsy. No tak jak mówię, trzeba krasnoludków podleczyć w sumie. A spróbujemy złączyć ten młot. Ciekawe co się stanie, czy ten tur przyjdzie tutaj. Taka to no, nordycka mitologia, nawet spoko. To jest spoko, związane z mitologiami. Przed nami jeszcze będzie ta chińska, której nigdy nie grałem nawet. Nigdy też o niej nie słyszałem za dużo. No, dawajcie, dawajcie, respimy się. No i dobra, idziemy tu na dół. Mamy tego Itriego tutaj w ogóle? Nie jest Itry. Dobra, walczymy, bo oni tu stoją i czekają w sumie. Jakby przekabacili dwóch moich. Może ja tak to zrobię właśnie. Mi wtedy nie będą przeszkadzać. Który polek? Arkantos? Bogu, wstawaj! Dobra, tutaj ten bruk wstał. Dobra, dajemy radę. O jest, należy do nas już ta część. Dobra, łączymy chyba. Zwycięstwo! Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się w następnym i może być jakaś super cutscenka. Oby była. Kronos! Finally you are